Drodzy panowie, zapewne bardzo często zdarza wam się, że wasza ukochana, umiłowana, cudowna kobieta mówi pod wpływem emocji, pod wpływem zdenerwowania lub pod wpływem hormonów lub pod wpływem jakiegoś innego wpływu, mówi do was takie słynne zdanie: ty mnie w ogóle nie rozumiesz. Bardzo często się u mnie zdarza, że cudowna, ukochana, wspaniała, niezwykła kobieta nie dość, że mówi takie zdanie: ty mnie w ogóle nie rozumiesz, to się również zdarza, że wpada w coś, co się nazywa histeria, czyli jest po prostu zrozpaczona, że ty, nieczuły, gruboskórny, samcze, nie rozumiesz tej kobiety. Ona ci tłumaczy dziesiątki lub setki razy coś, co dla niej jest oczywiste, a ty tego nie rozumiesz. I w tym momencie pierwsza twoja myśl, pod wpływem zarówno tego, co kobieta powiedziała, lub pod wpływem tego, co jeszcze dodała na temat, że jej nie rozumiesz, czyli że jesteś, i tutaj cała lista przeróżnych epitetów. A więc twoje emocje w tym momencie też szaleją i dochodzisz do wniosku, że czujesz, wyraźnie czujesz, jak twoje poczucie wartości topi się jak zeszłoroczny śnieg pod wpływem halnego. Albo jeszcze szybciej. I dlatego, drogi, wyjątkowy, wspaniały mężczyzno, informuję cię, jeżeli twoja kobieta mówi do ciebie: ty mnie nie rozumiesz, ty mnie w ogóle nie rozumiesz, to w tym momencie nie należy mówić: kochanie, ja cię rozumiem, ja cię bardzo dobrze rozumiem, gdyż to nie jest prawda. Ponieważ ta kobieta sama siebie nie rozumie i nie jest możliwe, żebyś ty ją zrozumiał. Dlatego jedyna sensowna, logiczna, właściwa odpowiedź to jest: kochanie, wprawdzie ja cię nie rozumiem, ale ja cię kocham. Albo ja cię lubię, bo jest dużo ważniejsze, żebyś swoją samiczkę kochał, lubił, szanował, niż żebyś ją rozumiał. Jasne?